us. Thank you that you are the great creator who is God right now in us. Merci de ce que tu es le grand créateur qui est maintenant en nous. Amen. Amen. Jesteś ten wielki jam jest. And you are the great I am. Et tu es le grand je suis. I teraz jesteś tym wielkim my jesteśmy. And now you are the great we are. Amen. Et maintenant tu es le grand nous sommes. Amen. Powierzamy się teraz w Twoje ręce. We commit ourselves in Thy hands. Amen. To entre tes mains. W cudownym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. In the precious name of Lord Jesus. Le précieux nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Chciałem podziękować. Amen. Jeszcze raz, że tu jesteśmy, że mam przywilej tutaj być. I would like to thank for the possibility to be here, for the privilege. Je vous remercie de ce privilège que nous soyons ici. Bez brata Jozuego. Without brother Joshua. Sans le frère Josué. Bez brata Adama. Without brother Adam. Bez brata Józefa. Without brother Joseph. Ou sans le frère Joseph. Bez was. Without you. Et non. Nie bylibyśmy tutaj. We're not here. Sans vous tous, nous n'allions pas être ici. My tworzymy tę rzeczywistość tutaj dzisiaj. We create the reality here today. Nous avons créé la réalité aujourd'hui. Brat Branham powiedział. Brother Branham said. Brother Branham że mamy moc stworzenia wszechświatów. That we have the power to create universe. Que nous avons en nous le pouvoir de créer un univers. To jest największa moc pod kontrolą. And this is the greatest power under control. Et c'est ça la grande puissance sous contrôle. Yes. To, co kontroluje tę moc. And this who controls this power. Et c'est lui qui contrôle cette puissance. To jest miłość połączenia. It's the love of connection. Et cette puissance est contrôlée par l'amour. Amen. Amen. Chciałbym przeczytać z listu do Efezjan. I would like to read Efezjan. Drugi rozdział 15-18. The second chapter 15 up to 18. Chapitre 2 de 15 à 18. Nieprzyjaźń to jest zakon przykazań, który leżał w ustawach, skaziwszy przez ciało swoje, aby dwóch stworzył w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. I pojednał obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń przezeń. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for the make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Tutaj jest mowa o Izraelu. He's spoken about Israel. Il est parlé d'Israël. On jest przed obrazem tego duchowego życia. It's a type of the spiritual life. C'est le type de la vie spirituelle. I tu jest mowa o poganach. And it is spoken about the Gentile. Il est parlé aussi des gentils. To jest przedobraz naszego odkupionego cielesnego życia. And this is the type of our redeemed carnal life. Et ça c'est le type de notre rédemption. Abyśmy tutaj w ciele pojednani w Chrystusie. In order we here in flesh are united in Christ. Étant ici dans la chair, unis à Christ. Mieli shalom. Could have shalom.
cela pouvait être la paix ou shalom. Na chwilę do pierwszego jeszcze do Efezjan przejdziemy, pierwszy rozdział. And let us jump up to the first chapter of Ephesians. Retournons à Ephésiens chapitre 1. 9 et 10 The 9th and the 10th. Ephésiens 1, 9 et 10. Oznajmiwszy nam